Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje programów komputerowych wspomagających sporządzanie dokumentacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat: zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski, jestem projektantem w biurze projektowym Aquabud. Nadzoruję i koordynuję pracą zespołu projektantów przygotowania dokumentacji sieci wodociągowej na osiedlu słonecznym w Kielcach. To jest Monika, moja asystentka, która dopiero się uczy. Szefie, do czego służy program PITCAP? Program PITCAP powstał w firmie projektowej, aby wspomagać projektowanie sieci i instalacji na podstawie aplikacji CAD, której zadaniem jest wspomaganie projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zobacz, jak wygląda taki projekt wodociągów zrobiony w tym programie. Aplikacja ta stosowana jest do projektowania instalacji i współpracuje z AutoCAD? Aplikacja PITCAP przeznaczona jest do wspomagania projektowania instalacji wodociągowych, branży grzewczej, sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji i elektrycznej w środowisku AutoCADa. Program ten jest pogrupowany w moduły ogrzewanie, instalacje sanitarne, wentylacja, instalacje elektryczne, regulacja, które mogą być wykorzystywane oddzielnie lub łącznie, tworząc jednolitą multiaplikację wspomagającą projektowanie instalacji wszystkich branż. Projektujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne za pomocą nowoczesnego oprogramowania, które wykorzystuje metodologię 3D. Ale co z dokumentacją już przygotowaną, kiedy okazuje się, że jest przeszkoda na trasie prowadzenia sieci i trzeba dokumentację poprawić? PITCAP może współpracować z programami przeznaczonymi do obróbki dokumentacji wskanowanych, co jest bardzo istotne w przypadku, gdy niezbędna dokumentacja istnieje tylko na papierze. Program umożliwia tworzenie projektów hybrydowych, rastrowo-wektorowych, dzięki czemu nie ma potrzeby przerysowywania istniejących dokumentacji. Zapamiętaj, PITCAP może być wykorzystywany przez firmy i instytucje projektowania lub wykonawstwa budowlanego i wszelkich instalacji budowlanych przy projektowaniu nowych budynków, renowacji i przebudowie obiektów istniejących podczas planowania, kalkulacji i przygotowywania produkcji, biura architektoniczne i inżynierskie, firmy wykonawcze i remontowe. Aplikacja ta posiada wbudowane funkcje przeznaczone do przekazywania danych do różnorodnych programów obliczeniowych. Posiada bogatą bibliotekę ponad 6000 symboli opisujących urządzenia, armaturę i wyposażenie instalacji poszczególnych branż. A co jeśli okazuje się, że są błędy na etapie projektowym lub realizacji projektu? Programy PITCAP działają w środowisku AutoCADa. AutoCAD jest przodującym pakietem CAD, szeroko rozpowszechnionym wśród projektantów. Dzięki temu możliwe jest wymienianie danych, np. między architektem, instalatorem i konstruktorem. Bardzo przydatnym narzędziem zaimplementowanym w PITCAP jest konwerter warstw oraz funkcje rozpoznawania takich elementów jak ściany, drzwi, otwory czy okna. Zobacz, jak to wygląda. Dzięki temu znacznie poprawiona jest szybkość i poprawność opracowania dokumentacji AutoCAD. Teraz dopiero zrozumiałam, jak wielkie znaczenie ma wykorzystanie nowoczesnych programów komputerowych wspomagających projektowanie w naszej codziennej pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.